Zacząłem pracować dla Berniego Madoffa w lipcu 1985. Otaczała go iście mistyczna aura. Był czczony na Wall Street, zasiadał w Radzie Gubernatorów, Nasdaq. Wciąż latał do Londynu na spotkania. Bernie wchodził na parkiet i coś kupował, a rynek szedł w górę. Sprzedawał, a rynek spadał. Zyskał reputację niemal wszechwiedzącego. Legalna firma Berniego odnosiła spektakularne sukcesy. On i Ruth wprowadzili się do pięknego apartamentu na Manhattanie. Kupił letni dom w Montauk, wstąpił do country clubu. Sprawił sobie łódź. Teraz mógł spojrzeć teściowi w oczy i powiedzieć: widzisz, mówiłem, że odniosę sukces.